według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem, wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.